Dzień dobry. My dzisiaj spędzamy raczej dzień w domu. Jedynie może pojedziemy do sklepu, bo musimy kupić kilka rzeczy. I chciałam też kupić świece świąteczne, jeżeli znajdziemy takie o świątecznych jakichś zapachach. Może jakąś taką zapachu leśnym, chociaż już choinka nam w sumie tak pachnie. Właśnie zaraz muszę ją włączyć. Albo może coś bardziej takiego wanilia z żurawiną, albo coś takiego. Wiem, że w zeszłym roku coś takiego kupiłam w Lidlu i to naprawdę bardzo ładnie to pachniało. W tym roku też były te świece, ale już ich nie ma, także być może pojedziemy. Widziałam, że w Dealsie było dużo świec ostatnio, Yankee Candle. Trzy zapachy różne, ale to były w bardzo dobrych cenach, także podjedziemy, może zobaczymy. I ewentualnie w Tesco. Ja z mokrymi włosami czekam, aż mi wyschną. I będziemy chyba jechać. Dzisiaj może sobie jeszcze zrobię domowe spa. Miałam wczoraj w ogóle wykorzystać tą maseczkę, którą kupiłam w Lidlu, tą taką na oczy. Ale się zastanawiam, czy nie użyć dzisiaj innej maseczki, a tą sobie zostawić na przykład na jutro, bo dzisiaj tak chyba będziemy w domu. A może jutro mi się bardziej przyda, bo w końcu to taka chłodząca, to może jutro się bardziej na przykład przyda, także może dzisiaj wybiorę coś innego. A trochę tych maseczek mam, bo kiedyś kupiłam sobie od Ani ze sklepu Want This Shop. Kupiłam sobie trochę tych maseczek i te maseczki mi leżą, bo jakoś tak nie miałam czasu, żeby je ponakładać. A w sumie czuję, że mam taką bardzo suchą skórę, więc na pewno jakaś maseczka tym razem mi się przyda, więc chyba pójdzie coś po prostu nawilżającego, potem nawilżający krem i to będzie całe spa. A wieczorem chyba po prostu zrobimy sobie jakiś seans filmowy. Pojechaliśmy do miasta i byliśmy w sklepie, byliśmy w Tesco, bo po pierwsze chciałam znaleźć szejki sobie do pracy, bo już mi się skończyły, a po drugie chciałam jeszcze podjechać po świece i chcieliśmy jeszcze kupić jakieś tabletki przeciwbólowe i zapomniałam kompletnie, że dzisiaj jest niedziela, a jak jest niedziela, to zamykają wszystkie sklepy wcześniej, no i w sumie prawie nic nie kupiliśmy. Ja kupiłam tylko takie saszetki z kawą na spróbowanie i precelki. Chociaż nie te, które chciałam, to znaczy wzięłam dwie paczki, jak się okazało, jedna jest dokładnie ta, co chciałam, czyli o smaku solnego karmelu, a druga to jest o smaku słodkiej czekolady, ale nie zauważyłam tego w sklepie, myślałam, że to są dwie identyczne, więc dlatego je wzięłam i będę musiała teraz spróbować te ze słodką czekoladą, ale w sumie nie wiem, jak one smakują, także może wcale nie będą takie złe. O, mówię o tych precelkach, to są właśnie precelki Milk Chocolate, a jeszcze w aucie mamy Salted Caramel i tamte naprawdę są przepyszne, to już Wam o tym mówiłam, a tych w sumie jeszcze nie jadłam, pewnie będą też fajne, tylko mniej słodkie. A to kupiłam jeszcze właśnie kawę, to znaczy kawę, no to jest chyba kawa, chyba to normalnie była kawa w składzie, jest kawa jakaś. Jakaś kofeina jest, to jakaś kawa jest. Chciałam spróbować, jak to smakuje ze Starbucksa. Mam kawę ze Starbucksa ziarnistą, ostatnio kupiłam, jest całkiem dobra. I czasami lubię takie saszetki, bo to jest takie dużo lżejsze niż kawa. A posmak kawy jakiś tam ma, ale chciałam zobaczyć te ze Starbucksa, bo po pierwsze były w promocji, a po drugie jestem ciekawa, czy czymś różnią się takie saszetki ze Starbucksa od takich zwykłych, jakichś tańszych z jakiejkolwiek innej firmy. W końcu to Starbucks, to może czymś jednak się różni. W ogóle umyłam sobie dzisiaj też włosy tym, znaczy nie myłam tym produktem, chodzi mi oczywiście o Shea Moisture. Chciałam zobaczyć, jak wyjdzie znowu. Tym razem połączyłam go z Jessie Curl i wyszło całkiem nawet fajnie. Ugniadałam tylko, nic specjalnie nie robiłam, wyschły sobie włosy same i przy okazji ubrałam sobie dzisiaj sweterek. Ten, który Wam się podobał, który mówiliście ostatnio, to jest ten z Primarka, który mówiliście, że pasuje mi ten kolor, także dlatego ubieram. A te dźwięki z tyłu, takie chrumkanie albo coś, to Sisi. To tak jakbyście chcieli, to Sisusia. Sisusia w ogóle była przedtem na dworze i jest cała brudna i kanapa też jest cała brudna. O, właśnie się schowała. Wstydzisz się? Co? Pokaż się. O, tu jesteś. Sisusia jest, o tak, buziorki, no ja wiem. Chyba jej mój krem smakuje do twarzy, Body Boom, on tak ładnie pachnie, delikatnie jakimiś owocami czy czymś takim. O tak. No, a ona kocha wylizywać wszystko, co jest z kremem, tak? Lubisz? Sisuś? Sisuniu, wyglądasz jak dziadzia Binks. Popatrz się tu.
fajna pianka i powiem Wam, że w smaku jest ok, nie jest za słodkie, jest nawet troszkę mało słodkie, ale dla mnie akurat jest takie akuratne. I powiem Wam, że jedyna różnica między tymi saszetkami ze Starbucksa a tymi normalnymi nie jest w smaku, bo smakują praktycznie tak samo. Te tańsze, chodziło mi o tańsze i różnica między tymi tańszymi i tymi ze Starbucksa. Jedyna różnica jest taka, że te ze Starbucksa mają lepszy skład i jest ich mniej, bo zwykle jest ich koło 7 albo 10, a tych jest tylko 5. Ale te za to mają dużo lepszy skład i faktycznie w składzie mają kawę, a tam teraz mają raz nie. Od razu otworzę sobie mój kalendarz i tu już mam 6 zaległą. I zaraz jeszcze 13. Zobaczcie, jak to się beznadziejnie otwiera. Otwieranie tego jedną ręką naprawdę jest ciężkie. Okej. Cleansing face wash. Super. Tylko obawiam się, że będzie mocny i że będzie mnie piekła po nim skóra. No, będzie mocny. Ale, no nie wiem, może się przyda. Jak się nie przyda jako, jako żel do twarzy, to najwyżej go wykorzystam jako, nie wiem, krem, boże, krem to rok. Co ja gadam? Jak mi się nie przyda jako żel do twarzy, to wykorzystam go jako mydło do rąk. A teraz szukamy 13. Jest 13. No jakaś malutka. To jest skóra do kąpieli. I już czuję, że pachnie i pachnie ładnie. Tylko, że nie mam wanny i znowu jej nie wykorzystam tutaj. O, okej. Ale ładnie pachnie cukierkami. Aż czuć normalnie, mocno pachnie. Wykorzystam ją sobie znowu, jak będę w Polsce. Super, że jest. I super, że pachnie ładnie. Pachnie cudnie cukierkami. Naprawdę. Jakbym miała wannę, to już bym poszła, wrzuciła to i już bym wykorzystała, bo tak ładnie pachnie. Ja wiem, że ja się tak czepiam strasznie tych zapachów. Ale ja się czepiam tych zapachów, bo ja jestem strasznym zapachowcem. I jak mam zapachy, których nie lubię, to po prostu używanie danego produktu mnie drażni. Ja wiem, że niektórzy ludzie nie mają z tym problemu i zużywają po prostu te produkty, które mają. Ale mnie to po prostu drażni. I drażni mnie później ten zapach i ja no nie mogę tego zużyć. Nie mogę zużyć tego produktu i później zostaje mi to, albo muszę to komuś oddać, albo muszę to wyrzucić, czego w sumie też nie lubię, bo nie lubię wyrzucać kosmetyków. Już wolałabym komuś oddać. No, dlatego wolę zawsze jak one pachną, jak mają zapach, który mi odpowiada, bo inaczej po prostu używanie ich mnie męczy. Cudnie pachnie, naprawdę. Idę sobie zrobić jedzonko. Dzisiaj na kolację sobie robię bataty z tymiankiem. Moim zdaniem to jest najlepsze połączenie batatów i one wtedy najlepiej smakują. Ja robię sobie pieczone bataty w piekarniku z oliwą, z oliwek i na to sypię tak dość soli, chociaż nawet jak nasypię więcej soli, to one i tak są mało słone, więc ja je później dosalam jeszcze. I do tego jeszcze sypię bardzo dużo tymianku i są po prostu przepyszne. O. Tak właśnie wyglądają moje bataty. Czasem je kroję tak na fryteczki, czasem kroję je na takie mniejsze kawałeczki, takie bardziej plasterki jakieś mniejsze. No i tak jak widzicie, sobie dużo tymianku, ja później cały ten tymianek zbieram razem z tym. Polewam to oliwą z oliwek, dodaję soli, pieprzu jak mam i w sumie to tylko tyle, żadnych innych przypraw do tego nie daję. I czasami tak jak widzicie, ja to piekę na folii, dlatego że one też jak są pieczone na folii, to nie przywierają mi po pierwsze do blaszki, po drugie jakoś równomiernie się to wszystko wypieka i są bardzo mięciutkie, a jak się pieką na samej blaszce, to czasami są po pierwsze poprzywierane, po drugie nie są takie mięciutkie, bywają twardawe właśnie, bo się gdzieś tam mocniej spiekają i przede wszystkim bardzo nierównomiernie się pieką. Przychodzę Wam tylko jeszcze pokazać, co było u Łukasza w kalendarzu i pod numerem 6, chyba, tak? Bo to był 6. Otwieraliśmy w tym samym czasie, więc już nie pamiętam, jakie to były numery, ale to była 6. Były obcinaczki do paznokci, takie o, powiedział, że się przyda, więc fajnie. A druga rzecz to był pędzel do golenia, to było pod numerem 13, z czego pędzla raczej nie użyję, bo on raczej nie goli sobie brody, nie używa pędzla i jeżeli jego boli, matko, jak mi się język plącze normalnie i wszystko byłoby dobrze i nie byłoby to dziwne, gdyby mi się język plątał, gdybym coś wypiła, a ja nic nie wypiłam, chyba że te drinki, co piłam jakieś 2 dni temu, mnie jeszcze trzymają. Chciałam powiedzieć, że on nie goli brody przy użyciu pianki i normalnej maszynki, tylko po prostu on ma taką specjalną maszynkę i zazwyczaj on nie ścina całkiem brody, tylko po prostu ją przycina, więc raczej mu się to nie przyda.
ale mojemu tacie na przykład jak przyjedzie, albo jak my pojedziemy tam i będzie chciał używać, to mogę mu zawieźć, także jak nie przyda się Łukaszowi, to przyda się mojemu tacie. W ogóle jutro mieliśmy też plan, żeby jechać do Korku, ale prawdopodobnie nie pojedziemy jutro do tego Korku, więc prawdopodobnie pojedziemy w przyszłym tygodniu. Tak? To jest przyszły tydzień? Nie. Tak, no jakby przyszły, znaczy w tym nadchodzącym tygodniu. Czyli ponieważ ja idę teraz we wtorek i w środę idę do kwiaciarni, w czwartek mam wolne, to pewnie pojedziemy w czwartek. Bo Łukasz chciał kupić jeszcze mięso, dlatego że przed świętami będzie chciał jeszcze uwędzić coś na święta. Także pojedziemy pewnie w czwartek. A jutro mieliśmy jechać do Korku, ale nie wiem, czy to wyjdzie, więc jeżeli nam nie wyjdzie jutro to, żeby jechać do Korku, to ja jutro pojadę sobie tutaj w nasze okolice. Pojadę prawdopodobnie do Dillisa zobaczyć, czy jeszcze są świece świąteczne, dlatego że ostatnio były i były w bardzo fajnych scenach. To już Wam mówiłam, że były tam właśnie z Yankee Candle i były bardzo fajne zapachy i naprawdę ceny też mieli bardzo dobre, jak na te świece. Także chętnie zobaczę, czy oni jeszcze je mają. Jeśli będą mieli, to pewnie się skuszę na jedną, może na dwie. Zobaczę, ja kocham świece, więc mogłabym wykupić nawet wszystkie, jakby mieli. Zawsze jest taki fajny dział w Home Store & More. Zawsze jak tam idę, to muszę iść po prostu na ten dział, bo tam jest dział z samymi olejkami zapachowymi, świecami zapachowymi, niezapachowymi, ze wszystkimi tego typu rzeczami, które ja po prostu uwielbiam. Tak więc pewnie podjadę do Dillisa. Chciałam jeszcze podjechać do Primarku i kupić jeszcze kilka rzeczy, ale nie wiem, czy to zrobię tutaj, czy po prostu jak będziemy jechać do Korku, czy tam zerknę, dlatego że chciałam Łukaszowi też kilka rzeczy kupić. On też tam coś chciał dla siebie, więc myślę, że pojedziemy do Korku i w Korku po prostu zerkniemy, czy nie mają więcej rzeczy, dlatego że tutaj mamy jakby no na bieżąco to, co się dzieje, a czasami w Korku tam jest jednak większy sklep, dużo, więc może tam po prostu mają coś więcej, a skoro i tak tam będziemy, to chętnie bym zerknęła. No i myślę, że pójdę też jeszcze do kilku innych sklepów, jeśli mi starczy czasu. Właśnie jak się jedzie do Korku, to najlepiej by było mieć, kurczę, nawet nie cały dzień, a czasami dwa dni, żeby przejść w te wszystkie miejsca, w które byśmy chcieli, w szczególności w te miejsca, w które ja bym chciała pójść. Także nie wiem, mam nadzieję, że będzie na tyle czasu, że jednak sobie tam trochę pochodzimy i pójdziemy do tych miejsc, do których też bym chciała pójść. No, a dzisiaj to już wszystko, pokazałam Wam już wszystko, kalendarze Wam pokazałam, moje bataty zaraz będą gotowe, także zabieram się za jedzenie, a w trakcie jedzenia będę montować. Także dzisiaj nie mam ciekawostki, bo nie sprawdziłam tych ciekawostek, które moja mama mi przysłała, a niczego nowego też się nie dowiedziałam od wczoraj, także dzisiaj nie mam dla Was ciekawostki, ale może będę miała tą ciekawostkę dla Was jutro. Także widzimy się jutro w kolejnym Vlogmasie. Do zobaczenia.